Witam Państwa z Wrocławia, witam rodaków, Polaków. Mówi Beata Andrejas, marszałek Sejmiku Ziemskiego prowincji wrocławskiej. Daję relację z tego, co się zadziało na Sejmiku, na drugiej sesji Sejmiku Ziemskiego prowincji wrocławskiej, która odbyła się 7 listopada 2015 roku. Podstawą prawną zwołania drugiej sesji były lauda z pierwszej sesji Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej, który odbył się 17 października 2015 roku we Wrocławiu, oraz obowiązująca konstytucja kwietniowa z 1935 roku. W Sejmiku w drugiej sesji 7 listopada 2015 roku uczestniczyły trzy osoby, trzech posłów ziemskich. Aleksander Nowak z ziemi powiatu wrocławskiego, Wojciech Strąg z ziemi powiat Wrocław i moja skromna osoba Beata Andrejas, marszałek Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej. O godzinie 11:00 niestety asesor Henryk Swół nie przybył i nie mógł udostępnić lokalu. Poczekaliśmy 15 minut i przenieśliśmy się do lokalu obok, na Krasińskiego róg z ulicą Worcela. Ponieważ nie mogliśmy obradować na dworze, wiadomo, jest listopad, w tej chwili też pada deszcz. To nie są warunki dla obrad pod gołym niebem. Sejmik nie delegował niestety żadnego posła na Sejm Walny 14 listopada 2015 roku w Konstantynowie Łódzkim z tego powodu, że zarówno pan Aleksander Nowak, jak i pan Wojciech Strąg nie mogą jechać na ten Sejm Walny, a ja chciałabym jechać, ale nie mam za co, proszę Państwa. Niestety, nie mam środków na podróż do Konstantynowa Łódzkiego. Punkt trzeci. Niestety, nie przybyli posłowie ziemscy, którzy byli na Sejmie Walnym 3 października 2015 roku w Niepołomicach, na czele z panem Marcinem Boguckim z inicjatywy Jedna Polska, i nie zdali w związku z tym relacji z tego Sejmu Walnego. W punkcie czwartym mieliśmy głosy wolne. Pan Aleksander Nowak nie zgodził się na nagrywanie tej sesji, w związku z tym nie ma niestety nagrania. Dlatego w tej chwili musi wystarczyć Państwu moja relacja ustna. Ja już drugi raz do tego nie dopuszczę. Będziemy nagrywać każdą sesję następną. I to jest właśnie temat następnego punktu, czyli wici na kolejną sesję, trzecią już, która odbędzie się 28.11, czyli listopada 2015 roku o godzinie 11 na Krasińskiego 44 na parterze we Wrocławiu. Pan Henryk Swu, asesor sejmiku, zobowiązał się, że tym razem będzie i otwarzy lokal. Przed chwilą z nim rozmawiałam telefonicznie. Dzisiaj jest 11 listopada 2015 roku. I jeszcze Państwu podam komunikat, że jesteśmy represjonowani. Poseł ziemski powiatu Wrocław, pan Wojciech Strąg, kilka dni temu, przed sesją sejmiku ziemskiego prowincji wrocławskiej, został w niejasnych okolicznościach aresztowany na 48 godzin bez podania kwalifikacji prawnej, a z aresztu doprowadzony na przesłuchanie w charakterze świadka, co jest bardzo naganne, ażeby świadków aresztować zamiast sprawców. Pan Wojciech Strąg wyraził zgodę na poinformowanie Państwa o tym, o tej represji. Ja również byłam w tamtym tygodniu represjonowana, wyłączono mi prąd i Tauron w niejasnych okolicznościach nie potrafił naprawdę się zachować. Dwa dni nie miałam prądu,
i są podejrzenia, że jest to celowe działanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która utrudnia posłom ziemskim działanie i represjonuje, bo areszt 48-godzinny bez podania przyczyny, proszę Państwa, to jest represja polityczna. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.